Cześć, siemanko, witam was serdecznie. Oj, udało się w końcu to pole nasze zaorać. Powiem wam, że no, trochę czasu mi się zeszło, ale pięknie mamy. Znaczy pięknie, no, pięknie jak pięknie. Pole mamy zaorane. Mijaków jakiś tam nie powinno być i na całym polu tylko jeden pieniek znalazłem. Także jakby nie patrzeć, to no, nasze sąsiady się spisały. Tutaj gdzieś jakieś takie delikatne mijaczki, ale to wiecie, to nie ma co na to patrzeć. Gdzieś tam się pewnie nie zauważyło. Także tutaj ładnie całe pole jest zrobione. Drzewa jeszcze leżą, ale to czekają na lepsze czasy. Tak, a ja mówię, tutaj udało mi się to zaorać. Powiem wam, że świetnie się bawiłem, naprawdę, już dawno tak nie bawiłem się dobrze przy samej orce. Aż się potem zżałowałem, że live'a wam nie zrobiłem. Chociaż z drugiej strony, tak jak dzisiaj patrzyłem, to kurna, nawet 20 łapek pod ostatnim filmem nie wbiliście. No to ja nie wiem, czy live'a pewnie nie warto było robić. Tak, tutaj widzicie, takie coś mi troszkę nie wyszło, ale gdzieś jakiegoś laga złapałem na dyku. I no... poszedłem, jak to mówią, do siebie tutaj. A tak, w międzyczasie ja tam, wiecie, sobie orałem, a tutaj no przyjechała ekipa. I coś tam chłopaki zaczynają działać. Już widzę, sprzęt przywieźli. Tu już też jakieś tam powoli gruz. To wszystko ten zbierają, także tutaj zaczynają jakoś tam odgruzowywać to całe nasze, naszą chałupę. Może coś z tego wyjdzie. Tutaj już widziałem też materiały jakieś są przywiezione, także coś tam mają zamiar murować. Nie wiem jeszcze, jak to wyjdzie całkowicie ta nasza chałupka, ale niech tam robią, ja tu będę swoje rzeczy robił. Widzicie, deski, bale, wszystko już jest. Także tam mówię, już myślę, że na koniec roku, może wcześniej, już nasza chałupina będzie gotowa, a ja teraz, wiecie, w ramach, że tak powiem, współpracy dostałem od nich taki kontener mieszkalny, no bo tu w Fiacie już nie będę spał, tutaj tak, Fiat siedzi w garażu schowany, na razie nim nigdzie nie będę jeździł, także drzwi zamknę, a ja tutaj taki, wiecie, kontenerek. Powiem wam, że całkiem przyjemnie tutaj w środeczku i tam jakaś maszyna do kawy, herbaty. Jakby ktoś chciał, to zapraszam. Widzicie, jest ekspres, mikrofalówka, także no bajery są. Tutaj tam sobie kurtkę powiesiłem, bo to się, widzicie, gorąco robi, 18 stopni. Łóżko takie, no lepsze takie niż wcale. I wywalony telewizor. Przeglądałem, czy jakieś nowe mody do, wiecie, ETS-a są. Znaczy do farminga, czy są nowe mody, ale to dopiero czas na nowe mody będzie po robocie. Na razie, wiecie, trzeba się skupić na pracy. No, czekajcie. Nie mogę. O, tu się drzwi zamyka. Dobra. Tak, także potem może jakiegoś grilla sobie rozpalimy. Tego typu sprawy, ale na razie to my się bierzemy do roboty. I słuchajcie. Dzisiaj jeszcze, no to tak akurat mówię, orka się wcześniej skończyła, także myślę, że jeszcze jest sporo czasu, żeby się zająć. A tu jest włącznik. Zwierzętami. Jakoś, kurde, nie urosłem, coś nie mogę dostać. Także, no ja myślę, że my tu zaraz po prostu podczepimy klatkę i pojedziemy, przywieziemy krowy oraz świnie. A na jutro, już po nocce, tak niech ta jeszcze ziemia troszkę będzie taka niezuszona, że tak powiem, niech ona przeschnie.
po tej orce i po prostu na jutro najpierw rzucimy wapnem, no bo dzisiaj to już chyba nie będzie czasu na wapnowanie tego. Tego wolałbym rzucić to najpierw wapnem, no nawozem to chyba nie, bo to kurde, mieliśmy iść w ekologiczne gospodarstwo. Tak, to także no nie pasuje, żeby od razu sypać nawozem, także tam może po prostu trochę mniej będzie plonów z tego pola. O właśnie, o to mi chodziło, a ojejcu, pójdziemy w całkowitą ekologię. Także będziemy się starali nie używać, no chyba, że tam jeszcze troszkę było parę worków z nawozem, to może to bym wykorzystał, ale to mówię, najpierw w pierwszej kolejności to jakieś zwierzęta, niech one nam coś tam robią. Niech rosną. Mamy środek wiosny, także jeszcze jest czas, żeby zasiać, bo prawdopodobnie będę siał pszenicę, no też jeszcze nie wiem, może wy macie jakiś pomysł, co tu siać, co będzie lepsze. Ale mi się wydaje, że pszenica to jest chyba jak najbardziej ok, będzie słoma, będzie dla kurczaków, a w razie czego można też i pszenicę zimą sprzedać. Także myślę, że to taki jest w miarę ok pomysł. Tego pola trochę jest, więc jak tam ładnie sypnie, to wiecie, no może być z tego troszeczkę kasy. Tak, co tu jeszcze z takich rzeczy, o których miałem mówić, o których tam powinienem pamiętać, właśnie zwierzęta, krowy, a dokładnie byki, bo tak jak już tam wcześniej mówiłem, nie ma sensu. Oj, oj, to jest, dawaj. Nie ma sensu chyba po prostu kupować jałówek, bo to za długo czasu trzeba będzie czekać, zanim z nich jakiś zysk będzie. No, byki dużo szybciej, także myślę, że tam, nie wiem, 4 byki na początek. Z tego, co my tam mamy, czyli mamy tam trochę siana, mamy trochę chyba kiszonki, to im się to wrzuci. I świnie, to też myślę, że kupimy takie pod typowo tuczniki, prawda? Nie będziemy kombinować też z maciorami, tylko raczej tuczniki. I też tam, żeby je jak najszybciej wyżywić. No ze świnmi jest ten problem, że nie mam dla nich w ogóle niczego. Okej, jeszcze jedźmy dalej. Nie znam jeszcze trasy. Powiem wam szczerze, nie byłem jeszcze tutaj na skupie, żeby kupić jakieś tam zwierzęta, ale powinniśmy znaleźć. Tak, więc najpierw chyba będziemy musieli po prostu dla świń kupić gotową paszę, no bo to jest prawdopodobnie najlepsze wyjście, jedyne w tym momencie. Nie wiem, jeszcze się zastanawiam, chyba żeby pół pola zasiać tak, pół tak, no ale to też tak różnie z tego może wyjść, także mówię, no kupimy po prostu jeden worek żarcia dla tych świń. Czekajcie, to tędy? Nie, tam dalej jest zjazd, tam dalej chyba jest zjazd. Tu wyjazd jest. Jakoś dziwnie. Co tu jest wjazd? Jakoś tak od tyłka strony. No nic. Jeszcze otwarte. Wiecie, wiosna to i dłużej otwarte mają. Tylko ja nie mam pojęcia, jak tam w ogóle wjechać. Dobra. Czyli to jednak nie tutaj. A, pomyliłem drogę. Także tak, tutaj właśnie do was pytanie.
Jak myślicie, co opłaca się właśnie na tym polu zasiać, z czego będzie kasa, przyda się w dalszym, że tak powiem, rozwoju gospodarstwa. No i przede wszystkim maszyny, wiecie, no maszyn nam, o, kierunek wrzucimy, maszyn nam trochę brakuje. Także no też nie chciałbym iść w jakieś niestworzone rzeczy, no bo potem będzie straszny problem, żeby coś w ogóle z tego zrobić. Bo wiecie, można ziemniaki zasiać, czy zasadzić, znaczy się ziemniaki się sadzi. Można ziemniaki zasadzić, tylko właśnie nie wiem, jak to będzie potem z kopaniem tego. A chyba łatwiej będzie wynająć po prostu bizona, czy tam inny kombajn, nie wiem, co tutaj po wsi chodzi, co jeździ na usługach, niż ten, kombinować w ten sposób. Aha, dobra, czyli tak, tutaj są, tutaj jest ta rampa cała, źle trochę podjechaliśmy, no nic, zaraz wykręcimy. Nie wiedziałem, widzicie, kurde, tak to jest, jak się pierwszy raz przyjedzie. Dobra, rozłożone i teraz. Co my mieliśmy? My mieliśmy właśnie. Czyli to jest tak, maciora to nie. Tania i wolno rosnąca. To nie bardzo. Także chyba zdecydujemy się właśnie na te Berkshire. One dosyć tanie są. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, okej, dobra. To trzy, to myślę, że zrobimy dwa kursy. Będzie w sam raz. Dobra, zamykamy klatkę i ja jadę. Powiem wam, że dzisiaj to mnie chyba noc zastanie, zanim ja to wszystko zrobię. Teraz dopiero w sumie jest pierwszy kurs. I nawet za bardzo nie wiem, w którym miejscu tutaj to się wszystko dzieje, tutaj wypuścić. Mam nadzieję, że to są, wiecie, szkolone. Tak, tutaj, dobra, czyli raz, dwa, trzy. I mamy pierwsze szczęśliwe świnki. Tak, proszę mi stąd nie uciekać. Jak będziecie grzeczne, to dostaniecie jeszcze dzisiaj jeść na kolację. A ja jadę po koleżanki dla was. No dobra. Wracamy już ostatnim kursem. Noc prawie. Obrządek to będzie chyba już przy latarce robiony. Ale mamy już na farmie świnie, które widzicie tutaj sobie chodzą gdzie chcą. Oj, nie zamknąłem, żeby mi krowa nie uciekła. Już tak dwie krowy przywiozłem. I teraz tutaj dwie kolejne. Dobra, otwieramy klatkę. Otwarta, okej, zaraz jeszcze tak. Troszkę do tyłu cofniemy. Dobra.
I raz, dwa, potwierdź. Klatkę można zamknąć. Ja tu wyjadę. Zamknę im, o. Pastucha, żeby nam nigdzie nie uciekły. I wydaje mi się, że w pierwszej kolejności to trzeba będzie pojechać na sklep i przywieźć parę brakujących rzeczy. A dopiero potem zrobimy tą resztę całą związaną z skarmieniem, prawda? Tylko tak, tu może... Czy co tak, klatkę jak schowam do środka, to potem nie wiem, czy z balotami wyjadę, bo tam są też baloty. Ale spróbujemy. Dalej gram na kierownicy. I dalej mi się to nie nudzi. Muszę sobie jeszcze odpalić w Drive Control, żeby, wiecie, gazem zawsze było do przodu, a jak chcę jechać do tyłu, to muszę przełączyć na wsteczny i potem gaz wciskam, który ten, żeby to działało na takiej samej zasadzie, jak działa to w WTS-ie, prawda? Te biegi. Wtedy no dużo fajniej według mnie się jeździ. Dobra. Weźmiemy naszą przyczepę. Tutaj cofniemy. O, powiedzmy, że żeby było tak. Wałek. Przewody. Są światła. Są, dobra, na razie jeszcze można być świateł, jeszcze wcześna godzina. Także na razie idziemy na sklep, kupimy tam parę rzeczy, które potrzebujemy. Okej, dobra. To jedźmy. Tak, potrzebujemy paszę dla świń. Potrzebujemy słomy, bo też nie mam, ale to wiecie, to było coś tam, słomy leżało w stodole, ale zauważyłem, że jak ten mój save zaczął się dziwnie zachowywać, no to wtedy nam gdzieś zginęła i już jej po prostu nie spawnowałem tam od nowa, dlatego będziemy musieli tutaj kupić po prostu tej słomy. Czekajcie, z tej strony, tak, burty są otwarte z tej, to ja tutaj podjadę troszkę dalej. Tak, tutaj stoi nasza przyczepka, bo jakiś problem z nią był, musiałem ją zestartować, a tutaj jest widłak ze sklepu. No ja nie, troszkę cofnę. I dobrze, zaczynamy z zakupy. Czyli tak, siano mamy, słomę potrzebujemy. Jedną kostkę słomy. Może weźmy tą. Chociaż nie. Tak, weźmy tą. Będzie łatwiej ją chyba założyć. Ok. Czyli tak, słomę mamy. Z palet potrzebujemy. Ziarna mamy. Beczka z paliwem. To na razie jest nam niepotrzebna, chociaż już musiałem tankować. No żeby ta 60 tak jeździła, ile pali, to naprawdę byłoby dużo szybciej.
Dobra, widzę tutaj tych materiałów jest od groma, tylko chyba nie ma tego, co potrzebujemy. Nasiona mamy. Dobra, to nie tutaj. Tutaj właśnie jeszcze zobaczymy. Kupimy. Nasiona, znaczy pszenicę dokładnie do naszych kurczaków. To tak, to mamy. Sól drogowa, dobra, to. Worek z wapnem też potrzebujemy. Jeden. I z paszą dla świń też potrzebujemy jeden. Tak, nie wiem, czy tutaj nie kupić od razu paru rzeczy, czy związanych z miodem, ale to może przyjedziemy samochodem i wtedy zabierzemy, tak, bo tutaj też są puste palety, tak, to nam jest niepotrzebne. Dobra. Jeszcze sobie nie przypisałem joysticka. Bo jak będę miał joystick już skonfigurowany, to wtedy będziemy ładować to za pomocą joysticka. Opowiem wam, że tabela jest ogromna. Jeżeli ją tak patrzymy względem tych naszych przyczep. Dobra. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie już free track. To wtedy powinno być dużo lepiej. Bo nic nie widać, nie, no nic nie widać. Dobra. A to wiecie, troszkę. O, nagnę prawa fizyki. Ale to będzie chyba najlepszy sposób. W ten sposób, jeżeli to zrobimy. Dobra. Czyli tak, to już jest. I teraz możemy załadować resztę rzeczy. Tutaj gdzieś było, tak, tu było. Ale bajka się jeździ, naprawdę.
Dobra, zmienię kamerę, bo nie widzę. Aha. No jak widzicie, kurde, no nie ma tego feelingu takiego, jaki powinien być. Nie widać dobrze, co się robi. Dobra, próbujemy tak, jeszcze troszkę do góry. Aha, dobra, to nie wejdzie tak. Ona tak jest węższa? Chyba nie. Nie ma różnicy, no nic. Okej, to jest do przodu, a no i... Ale to brzydko wygląda, no ale nieważne. Lepiej się nie dało. Dobra, ja zostawię ładowarkę. Znaczy pewnie by się dało lepiej, no ale już jedzie to już na szybko było robione. Także tu jeszcze nasiona. Złapało wszystko? Chyba tak. Nic, będziemy jechać tak, żeby tego nie zgubić. I zobaczymy, co tam się uda z tym zrobić. Kurde, bo jak dzisiaj nie da mi mieść, no to jak nic, zdechnął do rana. Także to jest chyba najlepszy pomysł, żeby dzisiaj to skończyć. No ja wiem, że noc, ale może coś będziecie widzieć. A jak nie, no to po prostu sam już to zrobię. Trzyma się wszystko, trzyma. Ale 60 czuję. Okej, z tyłu też włączyliśmy światła. Co jest, aż tak by to ją tam do męczyło mocno? No to nieźle, kurda. Powiem wam, że przydałby się jakiś większy ciągnik, ale to kasy nie ma, nie ma kasy. I lipa. Dobra. O już, cicho, cicho, zaraz będzie jedzonko. Najpierw zajadę tutaj, gdzie są świnie. Okej, tak, tutaj. O, chyba pieniek znalazłem, ale on nie będzie przeszkadzał. Aha, już się samo uzupełniło. Żarcie dla nich. Dobra. Tak, ja tutaj wyjdę. No. Jak tutaj jeszcze dużo zostało w tym? O, jeszcze coś sporo zostało. Dobra, słuchajcie, tak. Na dziś by było tyle. Myślę, noc już ciemna, to
to czas na spanie. Dzięki bardzo za oglądanie. I pamiętajcie, tam wiecie o łapce, że w porządku, to ja wtedy z większą radością będę zabierał się do kolejnego. Jezu kochany, czarna świnia. To ja z większą ochotą będę zabierał się do kolejnego odcineczka. Także mam nadzieję, że no, te 20 łapek tu skoczy bez niczego. No kurde. Myślę, że to nie jest dużo. Także na razie. Cześć.